Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj dzisiaj chcieliśmy kolegom zaprezentować, korzystając z okazji, że jesteśmy właśnie w Kostkowie i byliśmy tutaj dzisiaj, żeby zrobić zdjęcia wszystkim gołębiom, które tutaj brały udział w rywalizacji. Mamy już wszystkie, niedługo je wystawimy. Kolega Maciej się udaje teraz na wycieczkę, na 2 tygodnie prawie. Dość daleko, no myślę, że wspomnienia później się nam podzieli, bo na Kubę jedzie, na Kubę właśnie, to tam ciekawie jest. Będzie cieplutko, a tutaj mamy, zobaczmy, pogodę do bani, można powiedzieć, pada. Ale chcemy też pokazać właśnie gołębie, tak, które ja wczoraj wystawiłem, tam takie gołębie pochodzące tutaj z rozpłodu, które wspólnie mamy. To były gołębie Rolanda Fitznera. To są gołębie troszeczkę starsze już, one mają 2012 rok, 13, 14, 10 tam pojedyncze. I chcemy je po prostu tutaj zaprezentować, bo mamy je wystawione, mówię, a nie to, że się ich całkowicie pozbywamy, tylko chcemy po prostu zmienić sobie na troszeczkę młodsze. No i też dużo gołębi mieliśmy z tych gołębi wyhodowanych młodych. No już są już kilka lat i no ludzie właśnie. Już je trochę sprzedawaliśmy, tych gołębi, a ze względu na to, że mówię, ja wyjeżdżam i teraz nie będę odbierał telefonu, dlatego mówimy, gołębie są naprawdę w 100% pokaż zdrowe. Pokaż mi tego, którego masz w ręku, to jest na przykład, one są teraz mokre, bo jeszcze na wolierze były, to jest 1351. Były na wolierze, dlatego są mokre, są w 100% zdrowe, cały czas, mówię, są w super formie rozpłodowej, bo cały czas mają, no okrągło praktycznie, można powiedzieć, chowały młode. Te gołębie praktycznie przez, jak tu są, przez okres bodajże 4 lat ponad, nie dostały naprawdę żadnych leków, żadnych kuracji antybiotykowych mocnych. To są wszystko w 100% zdrowe gołębie, dlatego jeżeli ktoś mówi... A wiesz co, znajdźmy jeszcze takiego gołębia, mamy 313, to jest taki nakrapiany, ale ten chodzi mi o tego, co jest inbredem Nacjonala 1. Bo jest taki jeden właśnie bardzo ciekawy gołąb, on się Nacjon nazywa. Ja powiem jeszcze, te gołębie u nas tutaj trafiły kilka lat temu, kiedy Roland Fitzner był chory, bo on teraz ma, widzimy młode tam. Byliśmy nawet niedawno u Rolanda Fitznera z Rainerem, z Manfredem Bulą, z Tomkiem Paterakiem i byliśmy sobie zobaczyć te gołębie i on ma teraz młode, ale to są inne linie już, bo on wtedy się pozbywał, a te gołębie my je nabyliśmy, tak, za pośrednictwem właśnie kolegi Roberta Grochowskiego, tylko no to jest ten 8728 tak. Właśnie. To jest Maestro 1 i Nacjonal 1. Zresztą widać po głowie, no. Nie, jak ktoś tam zna te gołębie. No jest to naprawdę, z tego gołębia mieliśmy pociechę super, ale no mówię, no wystawiamy, jeżeli ta cena... Co, dzisiaj były mokre troszeczkę. Tak, no one się kąpały na wolierze. No. Też nie jest wygórowana cena, ale... On jest z 12 roku, nie? Tak, no. Ma 6 lat, ale czyli cały jeszcze czas ma praktycznie młode. Cały czas miał młode. Tam jest jeszcze jeden młody chyba po nim na podłodze. Mamy go, tylko tak. Że mamy troszeczkę gołębi młodych jeszcze z nich, ale musimy poczekać, aż będzie czasu trochę. To jest też piękny gołąb, z którego była też zawsze pociecha. To jest 173. To jest praktycznie samiec. Jansen. Nie, samiec. Jansen. Super gołąb. Tam jest jeszcze takie, są dwa gołębie, czy trzy, 4411, początek mają, nie 8728, tak, ale są to jest, gołębie, które były u Rolanda Fitznera w rozpłodzie. O, to są czyste Jansen. O, to jest na przykład właśnie. To jest, z tej akurat mieliśmy pecha, bo jakoś tak się składało, że kurczę, znaczy ona miała młodych. Mało młodych, ale no, też, no przez te parę lat kilka tych młodych było. Samiec ciężki gniót jajka. Czyli... Chyba z 88 takim była, nie pamiętam. Tak, i on tam trochę jajek pogniótł zawsze, on taki dziki trochę samiec, ale samica jest naprawdę super płodna. Ostatnio były też młode płodne. Także zdjęcia są ich wykonane, ładne, tak jak kolega Tomasz Zawadzki je obrobił, także ładnie wyglądają, także zachęcamy wszystkich do... Gołębie są naprawdę bardzo, bardzo fajne, nie ma co się bać, że one coś sprzedajemy ze względu na to, że tam one są niepłodne, czy po prostu chcemy troszeczkę zmienić też mamy jeszcze więcej, ale chcemy przebudować gołębi, tam tak, tam musimy wszystko przebudować, typowe boksy zrobić, dwa boksy na ogiera, bo zakupiliśmy gołębia, który będzie dobrym ogierem. Na to liczymy, nie? No. To jest taki gołąb. Następny gołąb, też ten 420, jest rewelacyjnym gołębiem. Dał bardzo dużo młodych i w Polsce na przykład hodowcy, którzy brali te młode przez parę lat, są zadowoleni z tych gołębi. Myślę, że nawet, drogie właśnie, mówię. Myślę, że nawet niektórzy sobie będą je licytować z tych, co już mają młode płody. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Ja koledze Maćkowi życzymy powodzenia na wycieczce. Dzięki. Do zobaczenia i dobry lot.